Cześć, nazywam się Karolina i jestem związana z Demant od ponad 5 lat. W Demant produkujemy aparaty słuchowe i urządzenia do diagnostyki słuchu. Rozwijamy także technologie związane ze słuchem. Pozwalamy ludziom na całym świecie cieszyć się dłużej z aktywnego życia. Podjęłam decyzję o rozpoczęciu studiów MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, aby poszerzyć swoje kompetencje związane z finansami czy ekonomią. W obszarze HR pracuję od kilkunastu lat. Aby dzisiaj pełnić rolę kierownika działu szkoleń i rozwoju, musiałam poznać bardzo dobrze wszystkie funkcje HR. Zaczynałam jako praktykantka, później byłam rekruterem, trenerem wewnętrznym, a także przez jakiś czas prowadziłam swoją działalność gospodarczą, wspierając różnorodne firmy jako konsultant. Obecnie wraz ze swoim zespołem w Demant układam programy rozwojowe, prowadzę projekty, zarządzam budżetem. Generalnie odpowiadam za podnoszenie kompetencji pracowniczych. Nadal jestem trenerem i pojawiam się na sali szkoleniowej, prowadząc warsztaty, głównie związane z leadershipem. Zależy mi, aby być autentycznym partnerem dla ludzi, których uczę. Muszę więc rozumieć ich świat, a to często świat cyfr i strategii. Najważniejsze było to, żeby mieć styczność z realnymi case'ami oraz zobaczyć, jak to wygląda poza moim firmowym podwórkiem. Dobre praktyki z innych organizacji, odmienne spojrzenia na niektóre problemy, to jest ogromna wartość networkingu. Podczas zajęć na studiach MBA poznajemy nowe rozwiązania od doświadczonych wykładowców, ale też poszerzamy sieć kontaktów i dzielimy się doświadczeniami pomiędzy nami, studentami. Studia MBA pomagają mi coraz bardziej świadomie orientować się w świecie biznesu. Poznałam techniki negocjacyjne, które ułatwiają mi rozmawiać z kontrahentami, a zagadnienia prawne pozwoliły mi już teraz uniknąć kilku błędnych decyzji. To właśnie praktyczność tych studiów jest ich największym atutem. Na pewno poleciłabym studia MBA w Wyższej Szkole Bankowej w Szczecinie, ponieważ każdy zjazd to jakiś nowy pomysł, rozwiązanie, inspiracja. Nie wyobrażam sobie lepszej inwestycji, zwłaszcza na tak niepewnym rynku jak dziś, niż inwestycja we własne kompetencje.